Kasia Strus, jedna z najważniejszych postaci światowego modelingu. Paryż, Mediolan, Nowy Jork, w tych miejscach pracuje na co dzień, a ja sprawdzę, jak wyglądają kulisy sesji ze światową top modelką, kiedy ostatecznie ląduje w Warszawie. Super. To też ładne. To ładne. I to też ładne. Lądujesz w Warszawie i czujesz się trochę inaczej niż na sesji, nie wiem, w Tokio czy Mediolanie? Tak naprawdę to taki dom jest, prawda, Polska, więc to jest troszeczkę inne odczucie, ale to jest właśnie fajne, że tutaj mogę przylecieć i pracować. Są tak naprawdę takie bardzo rzadkie twoje przyjazdy tutaj do Polski. Dobrze mówię? Tak, dwa razy w roku. Nóżka musi być perfekcyjnie, no, wiesz, teoretycznie można później to zrobić w postprodukcji, a praktycznie jak profesjonalnie to musi być. Tu mamy same profesjonalistów, ogromna produkcja, tak? Kampania. Jak projektujesz jakieś ubrania, to czasami myślisz o niej, że na przykład wiesz, o, w tym golfiku to Kasia by wyglądała świetnie. Prawda jest taka, że Kasia we wszystkim wygląda świetnie. Ma jakąś sobie tajemniczość, to głębokie spojrzenie i właśnie w tej stylizacji filmowej, którą mamy obecną na planie, myślę, że świetnie się sprawdza. Kasiu, ile to już lat w branży? 11. Pracuje się przez 11 lat, żeby coś osiągnąć. Rozmawiamy, teraz jest na takiej zasadzie, na zasadzie rozmów. Przedtem idziesz na sesję, nie masz nic do gadania. Teraz jest tak bardziej komfortowo. Kobiety nie rozmawiają o wieku, ale ciebie zapytam, dlatego że jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Uważam, że wciąż bardzo młode. Życie się dopiero zaczyna, tak? Ale w życiu prawie 30 lat. Tak. Prawie 30 lat i w no to już emerytura w moim zawodzie, tak? Właśnie, bo tak się mówi, a okazuje się, że no, jesteś przykładem, że wcale nie. Tak naprawdę chyba ty sama decydujesz, kiedy jest emerytura. Bo jeżeli chcesz, jeszcze ci się to podoba, to dlaczego masz nagle zniknąć? A teraz 30 lat to nie jest tak dużo. Są takie mity, wiesz, że dziewczyna musi zacząć, jak ma te 13-14 lat i bardzo szybko to się kończy. Nie. Jestem w ogóle przeciwko, jak dziewczyny zaczynają tak wcześnie. Uważam, że powinni skończyć szkołę, dorosnąć trochę, bo tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, co robisz. Też ładne. I to spojrzenie zza łokcia, tylko niżej łokieć, tak? Też pięknie. Ty masz wizerunek medialnie, taki w sumie bardzo spokojny. Ale to jest pewnego rodzaju też mit, bo mówi się, że modelki muszą mieć osobowość i wiele osób myśli, że to musi być osobowość, wiesz, wybuchowa, muszą być wszędzie. A to wychodzi na to, że nie. Znaczy, no nie znasz mnie, powiesz, czasami. Tutaj takie, wiesz, tylko pozory opanowania. A czasami wychodzą różki. No tak. To jest grobowa powaga, więc... Ja nie mogę mówić. Każdy oddech, wiesz. Jak to wszystko tak zorganizować, żeby można było znaleźć tą lukę w jej kalendarzu? Termin w grafiku, w napiętym grafiku top modelki próbujemy zabukować miesiąc wcześniej. Wyobraź sobie, że masz potwierdzoną kampanię i dzwoni produkcja, mówi, że Kasia Strus jest potwierdzona na okładkę, to jest okładkową Vogue. Nie możesz z tego zrezygnować, to jest strategicznie priorytet również dla marki, która ją zatrudnia, bo też chce mieć modelkę z okładek Vogue w swojej kampanii. I wtedy jest wielki emergency, wielki kocioł, wszystko trzeba spróbować jakoś przełożyć, a przecież kampania jest wielka produkcja. Czy takie pytanie dorzuciłaś? O to jest i to spojrzenie. Świetnie. Praca z top modelką to też jest taka praca, gdzie wszystko musi być bardzo zorganizowane, bo ona tutaj może być też bardzo krótko. Rzeczywiście jest to cała logistyka, bo trzeba oczywiście pomyśleć o tym, kiedy Kasia przylatuje, zapewnić przejazdy, dojazdy, hotele. Co ty potrzebujesz, żeby mieć pewność, że twoja praca zostanie dobrze wykonana? Muszę się wyspać. I to tylko tyle. Najważniejszy jest sen, odpoczynek i później jest spoko. Jak nie mam wystarczająco snu, to będę zmęczona cały dzień. Podróżują top modelki w klasie biznes, czyli moje klientki podróżują w bardzo komfortowych warunkach. Mogą się położyć, mogą się zdrzemnąć, przyjeżdżają w miarę wyspane na pracę. Te zdjęcia były robione w 10 minut, tak. Świeżo z samolotu, tak. Kasia nie jest też celebrytką i to jest wszystko łatwiejsze, bo jest po prostu normalną osobą, z którą wszystko można załatwić i to nie jest tak po prostu, że czerwony dywan trzeba rozkładać na jej przyjazd. Uważam, że nie warto być divą albo kimś. Trzeba po prostu zachować profesjonalizm i pamiętać o tym, że dużo ludzi pracuje nad tym projektem i po prostu trzeba się szanować wzajemnie. No i to jest chyba taka idealna definicja top modelki jej nastawienia. No tak, nie diva, nie. Nie.
Tyr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 y